Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale muszę się z Wami podzielić tym, co mi się przytrafiło w zeszłym roku. Nie wiem, czy to był sen, halucynacja, czy coś innego, ale było to najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu. Była to Wigilia, a ja spędzałem ją sam w moim mieszkaniu. Nie miałem rodziny ani przyjaciół, z którymi mógłbym się spotkać, więc postanowiłem zrobić sobie kolację i obejrzeć jakiś film. Nie miałem też choinki ani prezentów, bo nie czułem się świątecznie. Po prostu chciałem przeczekać ten dzień i zapomnieć o swojej samotności. Wszystko szło dobrze, dopóki nie zadzwonił telefon. Odpowiedziałem, myśląc, że to może ktoś z pracy albo jakiś telemarketer. Ale nie usłyszałem żadnego głosu. Tylko ciszę. Pomyślałem, że to jakaś pomyłka i chciałem się rozłączyć, ale wtedy usłyszałem coś, co sprawiło, że zamarłem. Był to dźwięk dzwonków. Takich jak te na saneczkach albo na choince. Brzmiały cicho i delikatnie, ale były coraz głośniejsze i szybsze. Jakby ktoś zbliżał się do mnie z nimi. Zdążyłem tylko powiedzieć halo i wtedy usłyszałem krzyk. Był to krzyk kobiety. Przeraźliwy i rozdzierający, jakby była torturowana albo zabijana. Nie mogłem nic zrobić, tylko słuchać jej bólu i cierpienia. Próbowałem się rozłączyć, ale telefon nie reagował. Próbowałem go wyłączyć, ale nic się nie działo. Byłem jak sparaliżowany. Krzyk trwał kilka minut, a potem nagle ucichł. Zastąpiła go cisza i dźwięk dzwonków. Tylko że teraz były one tuż przy moim uchu. Czułem ich chłód i drganie. I wtedy usłyszałem szept. Święty Mikołaj cię znajdzie. To były ostatnie słowa, jakie usłyszałem przed tym, jak telefon eksplodował mi w ręce.